dobry Państwu, telewizja Zabrze, raport pomeczowy 15. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, w której Górnik Zabrze na własnym obiekcie na stadionie imienia Ernesta Pola zagrał z wiceliderem Beniaminkiem Widzewem Łódź. Górnik w pierwszej połowie zdobył aż 3 gole i tak mecz zakończył się 3-0 dla Zabrzan. Dwie bramki młodzieżowca Szymona Wodarczyka, gol Lukasa Podolskiego. Piłkarze Widzewa próbowali w drugiej połowie jeszcze zaatakować, jednak obrona defensywa, jak i również bramkarz Bielica znakomicie interweniowali na swoich pozycjach. Za tydzień, 5 listopada o godzinie 17:30 wyjazd do Szczecina. Pogoń zagra na własnym obiekcie z Górnikiem Zabrze. W imieniu telewizji Zabrze zapraszamy na to wydarzenie, bo zapowiada się nam bardzo ciekawe spotkanie. Serdecznie pozdrawiam, Damian Wilpert.